Korian. A Kazimierz? Grzegorz. Zginął. Korian. Grzegorzu, czy nie pomnisz zmarłego nazwiska? Grzegorz. Nie wiem, on pod imieniem Kazimierza słynął. Co mu tam dziś nazwisko po śmierci? Pan ściska rękę starego sługi. Korian. Boże, jak ten stary rósł zapałem w olbrzyma, lecz ja nie mam wiary. Gdzie ludzie oddychają, ja oddech utracam. Z wyniosłych myśli ludzkich, niedowiarka okiem, wsteczną drogą do źródła mętnego powracam. Dróg zawartych przesądem nie przestąpię krokiem. Teraz czas świat młodzieńca zapałem przemierzyć i rozwiązać pytanie, żyć albo i nie żyć. Jam bezsilny, nie mogę, jak Edyp zabójca, rozwiązać wszystkich sfinksów zagadki na świecie. Rozmnożyły się sfinksy, dziś tajemnic trójca. Liczna, jak ziarna piasku, jak łąkowe kwiecie, wszędzie pełno tajemnic. Świat się nie rozszerzył, ale zyskał na głębi. Wierzchem człowiek płynie, lecz jeśli drogi węzłem żeglarskim nie mierzył, nie wie, czy bieg jest biegiem, gdy brzeg spoczu ginie. Chyba że w owej drodze, jak milowe słupy, mija stare przesądy, zbladłe wieków trupy. Nie, to raczej krzyże przy ubitej drodze. Prostak przy nich koniowi zatrzymuje wodze i żegna się i pokłon oddaje, gdy mija. Potem mędrkowie prostsze wytkną ludziom szlaki. Zwolna na drogę nową zjeżdżają prostaki. Na zapomnianym krzyżu bocian gniazdo zwija. Mech rośnie, pod nim dzieci w piasku sadzą kwiaty. Nieraz krzyż u stóp samych pogryziony laty. Pada, zabija dzieci z sielskiego pobliża, a lud płacze, że zwalić nie pamiętał krzyża. Więc idę na świat rąbać nadpróchniałe drzewa. Miłość? Zapomnę o niej. Wśród światowej burzy pozostanie głos wspomnień. Jak pieśń dzika, rzewna, jak pieśń żurawia, co się opóźnił w podróży i samotny szybuje po błękicie nieba. Ostatni z licznych szczęsnych tłumów obłąkany. Trzeba mi nowych skrzydeł, nowych dróg potrzeba. Jak kolumb na nieznane wpływam oceany, z myślą smutną i z sercem rozbitym. Laura wołając z ganka. Kordianie! Korian. Ten głos rozwiewa złote zapały świtanie. Zamknięty jestem w kole czarów tajemniczym. Nie wyjdę z niego. Mogę być czymś, będę niczym. Gratuluję odwagi, że zdecydowaliście się na przeczytanie fragmentów Kordiana Juliusza Słowackiego. Dramat romantyczny pisany wierszem, bardzo trudny utwór, zarówno w zrozumieniu treści, jak i w przeczytaniu. Także wam gratuluję, paniom dziękuję za przygotowanie i cieszę się, że uczestniczycie w tym narodowym czytaniu już po raz kolejny. No i życzę wam, żebyście dalej to kontynuowali. Także bardzo, bardzo dziękuję. Tutaj ta dekoracja mogłaby troszeczkę postać, więc myślę, że będzie stała na holu. Mówię, to jest bardzo trudne to, co czytacie i trudne do zrozumienia. Także waszym kolegom i koleżankom należą się tutaj ogromne brawa. Dziękuję bardzo.